Dzień dobry Państwu, Łukasz Melenda, witam bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Karolina Adamczyk, dyrektor Festiwalu Kameralne Lato. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj postanowiłem Państwu dać odpocząć od polityki lekko. Mamy wakacje, przed nami wspaniałe wydarzenie, Festiwal Kameralne Lato, już po raz 12 i już jutro, czyli 6 lipca startuje. Co w programie? Tak, w tym roku startujemy tydzień później, natomiast nasz festiwal będzie odrobinę dłuższy w tym roku. Co w programie? To jest bardzo... Dobre pytanie, skoro się tak zajmujecie 100 wydarzeń w 8 dni. Bardzo dobre pytanie. W tym roku program jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o odpowiedź, ponieważ program jest bardzo bogaty. Przygotowaliśmy 100 wydarzeń w tym roku. Dla każdego coś miłego. Wydarzenia zarówno stricte branżowe, które zaczynają się w drugiej części festiwalu, jak i wydarzenia skierowane do naszych mieszkańców Radomia. Wydarzenia także na otwartym powietrzu, wydarzenia na większą skalę i wydarzenia kameralne. To popowiadajmy, jak to się dzieli, bo mamy tą część pokazową, konkursową, od tego zacznijmy, czyli projekcji filmów. Mamy część branżową, tak to nazwijmy, i mamy część edukacyjną. Coś jeszcze pominąłem? Wydarzenia towarzyszące, o których też za chwilę, ale może po kolei. Wydarzenia branżowe, sekcja industry, nad którą czuwa dyrektor artystyczna festiwalu Ada Bogdziewicz, to sekcja, która rozwija nam się bardzo mocno już kolejny rok. Sekcja, która zaczyna się w drugiej części festiwalu. Nam zależy na tym, żeby do Radomia zaprosić przedstawicieli środowiska filmowego, przedstawicieli branży filmowej i spróbować z Radomia stworzyć takie miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, platformę taką networkingową właśnie dla ludzi ze środowiska branżowego. Przepraszam, myślę, że Radom ma świetną lokalizację. My znajdujemy się na Mazowszu, 100 kilometrów od Warszawy. Przypomnijmy, że prawie 80% całego przemysłu audiowizualnego to jest właśnie Mazowsze, Warszawa, więc tutaj warto wykorzystać to, że jesteśmy tak blisko stolicy i mamy ku temu świetną też infrastrukturę. Ja nie mam wątpliwości, że Radom może stać się miejscem właśnie takich spotkań młodych filmowców i też miejscem, w którym próbujemy łączyć doświadczonych filmowców, producentów z początkującymi, tymi, którzy dopiero wychodzą ze szkół filmowych, ze szkół teatralnych. I tutaj zwracam uwagę na pitchingi scenariuszowe, nad którymi czuwa Ada Bogdziewicz razem z krytykiem filmowym Błażejem Hrabkowiczem. To wytłumaczmy naszym słuchaczom, że widzą, co są te pitchingi. Pitchingi są skierowane do branży filmowej. Szukaliśmy osób, które mają swoje pomysły we wczesnej fazie developmentu, na przykład scenarzystów, którzy szukają reżyserów albo producentów, koproducentów. To są wydarzenia skierowane już stricte do ludzi z branży filmowej, ale bardzo ważne, bo niejednokrotnie zdarza się tak, że ktoś ma świetny pomysł, wielką energię, a nie do końca wie, jak zacząć, jak stawiać pierwsze kroki w branży filmowej, a nam zależy na tym, żeby takie możliwości im tutaj stworzyć w Radomiu, tak, umożliwić. A co dla nie, że tak powiem, co dla profanów? Mamy wiele wydarzeń też plenerowych. Ja zwracam uwagę na pokazy otwarte na fontannach. W tym roku pokazujemy między innymi film przewodniczącej naszego jury znowu bardzo mocne w tym roku. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka teatralna, filmowa, scenarzystka, jest przewodniczącą naszego jury. Będzie można obejrzeć między innymi film Córki Dancingu, film wielokrotnie nagradzany, warty uwagi. Co więcej, zapraszamy Państwa na cały konkurs główny. Tutaj wyświetlamy filmy w pięknych wnętrzach elektrowni Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej. Na wszystkie pokazy wstęp jest wolny, też podkreślam, bywają festiwale jakby odpłatne. U nas wszystko jest dostępne dla publiczności za darmo. Warto przyjść, warto zobaczyć, co w kinie piszczy.
Bardzo się cieszę, że w tym roku napłynęło do nas niemal 200 zgłoszeń. Jeżeli chodzi o kino społeczne, to jest to dobra liczba. Przypomnijmy, że jakby nasz festiwal jest festiwalem o tematyce społecznej. Będzie można obejrzeć 23 zakwalifikowane produkcje do naszego festiwalu. 5 animacji, jeżeli dobrze pamiętam, 8 krótkich form dokumentalnych i 10 fabuł. I tutaj będzie się przejawiał taki wątek przemijania, starości, relacji rodzinnych. Ja przyznam szczerze, że nie widziałam wszystkich filmów, natomiast tutaj znowu wspomnę Adę Bogdziewicz, dyrektorkę artystyczną. Ona nad tym czuwała i nie mam wątpliwości, że wspólnie z komisją wybrała ciekawe propozycje. Dokładnie. A od kiedy będzie można oglądać te filmy? Filmy w elektrowni będą już od czwartku, natomiast ja zachęcam Państwa, żebyście śledzili cały program wydarzenia, cały program festiwalu i byli z nami już od jutra, już od soboty, bo filmy, konkurs główny, Hyde Park, który startuje chociażby już w niedzielę, który organizujemy w przestrzeniach amfiteatru, z którym w tym roku wchodzimy we współpracę, to jest tylko kilka z elementów programu. Tego jest naprawdę dużo i warto patrzeć. To może powiedzmy, gdzie można znaleźć ten program, bo najłatwiej chyba na stronie internetowej. Tak jest, zapraszamy Państwa do polubienia naszego profilu na jednej z platform social media. Nie wiem, czy mogę wymienić nazwę, dlatego tak mówię naokoło. Znajdą z pewnością radomianie. Tam jest podstronka Kameralnego Lata, pełen program, opis wydarzeń, a także dodatkowych wydarzeń towarzyszących. Zapraszam też na stronę www.kameralnelato.pl, gdzie także znajdą Państwo informacje o tym, co przygotowaliśmy dla Was w tym roku. No tak, 100 propozycji, to niełatwo w ciągu kilku minut naszej dzisiejszej rozmowy wszystko streścić. Proszę powiedzieć w takim razie, kto patronuje temu przedsięwzięciu? Zawsze się śmiejemy, że nasz festiwal jest trochę taki hybrydowy. Mamy wielu partnerów i też te partnerstwa rozwijamy na bieżąco. Zależy nam na tym, żeby rozwijać festiwal także na arenie międzynarodowej. Staramy się pozyskiwać partnerów z zagranicy. W tym roku chociażby weszliśmy we współpracę z telewizją Offener Magdeburg, miasto partnerskie Radomia. Oczywiście festiwal jak co roku, od kilku już lat organizujemy we ścisłej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, z siedzibą w Radomiu. I tutaj zwracam uwagę na ten nasz kontakt społeczny, profilaktyczny. To jest coś, co wyróżnia nasz festiwal na arenie Polski bez dwóch zdań. Myślę, że jesteśmy też jednym z nielicznych festiwalów światowych organizowanych w tak ścisłej współpracy ze służbami mundurowymi. Ja wiem, że to jednym może się podobać, drugim może niekoniecznie. Natomiast bywają takie głosy, bo no, każdy festiwal jest inny. Nie wiem, Transatlantyk, sygnowany przez znakomitego polskiego kompozytora Kaczmarka, organizowany w Łodzi, mamy bardzo silny aspekt muzyczny. Nie wiem, Wrocławski Festiwal Filmowy, Romana Gutka, organizowany przez Fundację Nowe Horyzonty, to jest kino takie niszowe, coś dla wymagającej publiczności. My jesteśmy takim festiwalem społecznym. Ja wierzę, że to jest coś ważnego. My rozmawiamy o tematach profilaktycznych. Co roku mamy jakby takie podtematy, których się trzymamy i myślę sobie, że to jest linia, w którą no właśnie, jakie jest miejsce naszego festiwalu na mapie festiwalowej w kraju? Jesteśmy w centrum oczywiście. Geograficznie z pewnością, ale czy także innymi parametrami patrząc? Panie redaktorze, powiem szczerze, że żeby zbudować festiwal ważny, mocny, który jest marką samą w sobie, potrzeba dużo czasu i współpracy też na różnych szczeblach. Ja nie mam wątpliwości, że my z roku na rok jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalnym festiwalem, który wystawia fajne świadectwo Radomiowi poza granicami kraju także. Natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia, nie ukrywajmy. Mamy aspiracje duże, plany mocne. Myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej. O tym świadczy też liczba osób z Radomia i z całej Polski, która przybywa do nas na festiwal. Do Gdyni nam jeszcze daleko, nie ma co ukrywać, natomiast jest coraz lepiej.
I tutaj też liczymy na wsparcie, współpracę ze strony i zarówno partnerów lokalnych, ta współpraca rozwija się coraz lepiej, jak i naszych partnerów zagranicznych i branżowych tutaj z Polski. Jest też część edukacyjna. Tak, co roku część edukacyjna to ważny aspekt naszego festiwalu. Ta część edukacyjna też jest rozłożona na kilka jakby pod bloków programowych. Na pewno warto wspomnieć o całej sekcji Kameralne Lato Dzieciom. Tutaj sekcja monitorowana przez Anię Równy, naszą koleżankę z zespołu Radomiankę. Coraz bardziej rozpoznawalna tutaj wśród najmłodszych uczestników, bo na tych też zwracamy uwagę. Część edukacyjna to także warsztaty, chociażby ABC pracy z kamerą, czy warsztaty nasze międzynarodowe, w których bierze udział młodzież z krajów, w tym roku Niemiec, Francji, Włoch i oczywiście z Polski, więc tego jest naprawdę dużo. Ambasadorem festiwalu jak co roku Anna Mucha. Jak co roku Anna Mucha, dobra dusza naszego festiwalu. W tym roku oczywiście też Ania będzie z nami, też jest członkinią jury. Z Anną Muchą będzie można spotkać się między innymi na wykładzie otwartym organizowanym w Radomskim Centrum, przepraszam, w Łaźni, Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii, tak jest, na Żeromskiego. To jest chyba środa, o ile dobrze pamiętam, aczkolwiek jeszcze raz, proszę Państwa. Tych punktów jest tak wiele, proszę Państwa, że tak. Jak ja starałem się przejrzeć i zorientować się, co wybrać, o co najważniejsze. Ważniejszego zapytać, to naprawdę ciężko było, bo jest to jak takie dobre ciasto wypchane masą rodzynków różnego rodzaju i innych bakali również. Tak myślę, trudno wybrać coś najfajniejszego, to zależy z kim oczywiście rozmawiamy. Branżowcy będą preferować spotkania w elektrowni w drugiej części festiwalu. Ci, którzy kochają muzykę, przyjdą do Parku Kościuszki. No właśnie, bo koncerty także są. Tak, koncerty są. Kto zagra? To jest też mocny punkt naszego festiwalu. Usłyszymy między innymi Aleksandra Dębicza. To jest poniedziałek, godzina 19 w Łaźni. Muzyka filmowa. Bez wątpienia jeden z najciekawszych pianistów młodego pokolenia. Tego nie można przegapić. Bądźcie, drodzy Państwo, z nami już w poniedziałek o godzinie 19 w Łaźni. Usłyszymy także w niedzielę o godzinie 16 kwartet smyczkowy El Corte del Mundo. Ciekawa formacja. Będziemy mieli okazję usłyszeć muzykę filmową, muzykę na przykład z filmu Piraci z Karaibów czy Gry o Tron. Bardzo to z pewnością popularne dzisiaj. Są te utwory. Tak, ale jeszcze dorzucę Państwu, że w naszym klubie festiwalowym będziemy gościć DJ-ów, będziemy organizować imprezy, na przykład potańcówka, powiedzmy to w ten sposób, inspirowana filmami Quentina Tarantino, czy muzyka filmowa z lat 80-tych, 90-tych, więc będzie się działo. Brzmi super, zatem nic nie pozostaje nic innego, jak po prostu trzymać kciuki za pogodę. Bardzo się cieszę, że Pan o tym powiedział. To jest dla nas istotny czynnik. Mam nadzieję, że pogoda będzie łaskawa. Zapowiedzi są chyba w miarę dobre. Więc drodzy Państwo, bądźcie z nami. Już sobota, niedziela. Zaczynamy. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Karolina Adamczyk, dyrektor festiwalu Kameralne Lato, była moim Państwa gościem dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce. I zapraszamy i do zobaczenia.